Wiadomości, wydarzenia i opinie, czyli obornicki miks informacyjny. Czekali, aż w końcu będzie jaśniej i się doczekali. Specyfika ulicy, a w szczególności drzew, których korony tak się rozrosły, że zasłaniały światło rzucane przez przestarzałe lampy, utrudniały jakąkolwiek małą modernizację oświetlenia w ciągu ulicy Armii Poznań. Szansa na nowe oświetlenie pojawiła się wraz z podpisaniem przez burmistrza Tomasza Szramę umowy z Eneon na największą w historii miasta wymianę oświetlenia ulicznego. Właśnie w ramach tej inwestycji nowe lampy pojawiły się wzdłuż ulicy Armii Poznań. Zlikwidowana dodatkowo została linia napowietrzna, którą często uszkadzały rosnące tam drzewa. W ramach kompleksowej inwestycji przestarzałe oprawy zamieniane są na LED-owe, a w całym mieście pojawi się aż 1080 opraw. Mieszkańcy Kowanówka mogą już korzystać z nowego wybudowanego boiska. W środę 19 maja odbył się odbiór końcowy tej inwestycji. Wykonawcą prac na kwotę 341 tysięcy złotych była firma Juldom ze Szczecina. Budowa boiska to inicjatywa społeczna. Głównym inicjatorem budowy był Tomasz Nowak, a autorami projektu przekazanego bezpłatnie na potrzeby realizacji tej inwestycji Krzysztof i Małgorzata Grabowscy. Z tego miejsca chciałabym podziękować serdecznie naszemu burmistrzowi za to, że znalazł środki. Chciałabym podziękować firmie Juldom. I chciałabym również podziękować Państwu Grabowskim, którzy przekazali nam ten piękny projekt. Firma mogła go wykonać. Boisko jest piękne. Naprawdę jesteśmy wszyscy zadowoleni. W kwietniu 2021 roku starosta powiatu obornickiego zwróciła się z prośbą do burmistrza Obornik Tomasza Szramy o wsparcie finansowe szpitala w zakupie sprzętu medycznego. Tomasz Szrama pozytywnie zaopiniował wniosek starosty i przekazał go pod obrady radnym, którzy podjęli uchwałę przekazującą 70 tysięcy złotych dla szpitala powiatowego w Obornikach. 18 maja burmistrz Obornik Tomasz Szrama wraz ze starostą powiatu obornickiego Zofią Kotecką i przewodniczącym Rady Miejskiej Pawłem Dewiczem przekazali symboliczny voucher na zakup artroskopu. To nie pierwsze wsparcie naszego szpitala w ostatnim czasie. W marcu gmina Oborniki jako członek Metropolii Poznań pozyskała także dla szpitala powiatowego w Obornikach 1,8 miliona złotych na zakup sprzętu medycznego. Pieniądze otrzymane od burmistrza Szramy przeznaczone są na zakup artroskopu. Posiadamy jeden artroskop, którym dokonujemy artroskopii stawu kolanowego. Niemniej jednak jest duże zapotrzebowanie na operację barku i to jest nowość, którą mamy zamiar uruchomić prawdopodobnie po wakacjach. 6 ofert wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Obornikach na kompleksową modernizację monitoringu na terenie miasta. W planach jest przygotowanie systemu monitoringu o możliwości dalszej rozbudowy, jednocześnie wymieniając kamery i kable. Zamówienie obejmować będzie również budowę nowej infrastruktury do punktów kamerowych. Z ofert, które wpłynęły, najtańsza opiewa na kwotę 544 tysięcy złotych, a najdroższa na prawie 2 miliony. W tej chwili trwa ocena ofert, po której wyłoniony zostanie wykonawca tej inwestycji. Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Obornikach i jego rozbudowa o kolejne kamery realizowana będzie przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dobrze zaplanowany i sprawnie działający system monitoringu miejskiego jest jednym z podstawowych narzędzi zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i niewątpliwie w bardzo pozytywny sposób wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Monitoring, który funkcjonuje w naszym mieście, jest już mocno zużyty, a zastosowane w nim rozwiązania technologiczne znacznie odbiegają od tych, które obowiązują współcześnie. Dlatego też kompleksowa modernizacja tego monitoringu zdecydowanie przyczyni się do poprawy jego jakości i efektywności. Cieszę się, że gmina Oborniki przystąpiła do realizacji pierwszego etapu tego dużego przedsięwzięcia. Tym bardziej, że udało się na ten cel pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych. Frytel Rzemieślniczy to program współpracy gminy z cechem rzemiosł różnych w Obornikach, mający na celu promocję wyboru ścieżki kariery zawodowej. Dziś prezentujemy zawód kucharza. Dzień dobry, nazywam się Krzyżański Piotr. Znajdujemy się w restauracji Kulinaria w Bogdanowie, w miejscu, gdzie stawiałem swoje pierwsze kroki jako kucharz. Z pracą na kuchni związany jestem od blisko 9 lat. Pierwsze kroki stawiałem tutaj w restauracji Kulinaria, gdzie mogłem poznać ten zawód od podstaw. Obecnie pracuję jako zastępca szefa kuchni Pałacu Mierzęcin, gdzie stale się rozwijam, zdobywam cenne doświadczenie, jednocześnie udoskonalając pracę swoją oraz personelu. Praca w tym zawodzie daje mi spełnienie i satysfakcję, widząc zadowolenie gości w restauracji. Zawód ten w ostatnich latach zyskuje na popularności przez m.in. programy kulinarne, ale i też naszą ciekawość kreacji kulinarnych. Rozpoczynając szkołę w tym zawodzie, szybko zyskujemy doświadczenie niezbędne do dalszego rozwoju. Osoby szukające dobrego startu zapraszamy do restauracji Kulinaria w Bogdanowie, gdzie zyskacie niezbędne doświadczenie.
Witam serdecznie, nazywam się Piotr Szymczak, jestem współwłaścicielem restauracji Lamia w Obornikach. Restaurację prowadzimy już od 5 lat. Ja osobiście w zawodzie pracuję już 15 lat. U nas w restauracji stawiamy na sezonowość dań. Wprowadziliśmy świetne lunche, mamy bardzo duże zainteresowanie. Myślę, że jest super, także próbujemy się odbudować po pandemii, a do odbudowy naszej branży naprawdę potrzebni są ludzie do pracy. Zachęcam młodych ludzi do nauki w zawodzie kucharz. Jest to świetne rzemiosło, zawód można powiedzieć artystyczny, można się rozwijać, uczyć, poznawać nowych ludzi, zwiedzać świat. Także myślę, że to jest super opcja. Spróbujcie, może komuś się uda.